Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na czytaniu na kolejny tydzień. Cudownie, że jesteście, że wracacie. Bardzo mnie to cieszy, motywuje. Dodaje mi to dużo inspiracji. Fantastycznie. Kochani, pamiętajmy wszyscy, że są to czytania ogólne, więc bierzmy to, co rezonuje, a to, co nie rezonuje, zostawmy dla tych osób, które mają to usłyszeć i jest to dla nich ważne. Oczywiście pamiętajmy zawsze, że nagrywam w systemie otwartym, czyli możecie tutaj poszukiwać informacji. Każdy z nas może dowolnie ze swojego kosmogramu, nie tylko ze Słońca, Księżyca czy Ascendentu, ale jeśli czujesz, aby sprawdzić informacje w Twoim kosmogramie, na przykład w znaku Barana, bo masz w Uranie albo połączone z Plutonem czy z Merkurem, jakakolwiek planeta, szukaj, buszuj. Jeżeli czujesz, te informacje są tu dla Ciebie, jak najbardziej zapraszam serdecznie. Zapraszam Was też na nowy kanał Tarot i Oracle. Jeżeli ktoś ma ochotę uczyć się tarota, posłuchać o wahadle, czy zobaczyć jakąś recenzję kart, zapraszam serdecznie. A teraz, kochani, zaczynajmy już horoskop na ten tydzień. Zapraszam. Witajcie, kochani, witam wszystkie osoby spod znaku Panny. Witajcie na czytaniu tygodniowym. O, jak szybciutko karta wypadła. I teraz, którą mam wziąć? Przekonajmy się. O, chyba obie. Wow, kochani. Tak, tydzień będzie, kochani, szalony. Zobaczcie. Mamy rain, czyli deszcz, i mamy vulcanoes, czyli wybuchy wulkanów, prawda? Tutaj mamy power, czyli siła. A tutaj mamy jakby rozwój, rozwijanie się czegoś nowego, tak w zarodku bym powiedziała, więc mam takie poczucie, jakby ten tydzień, zobaczcie, zakończenie 9 i 35, jakby ta moc, siła właśnie wzrostu, prawda? Coś tu w tym tygodniu się dzieje, kochani, co jest takim triggerem, takim zapalnikiem do tego, żeby coś nowego mogło powstać. Albo jeszcze ewentualnie, wiecie, jak ja to czuję na ten czas, bo już jesteście szóstym znakiem, który robię i wszyscy mają albo wieże właśnie, albo jakieś wstrząsy. I jest tak czasem, że niektórzy na przykład uważają, że zdrowym jest wypalanie traw starych, suchych, żeby tam ta nowa trawa mogła wzrosnąć. Ja wiem, dla niektórych to jest bzdura, dla innych to jest ważne. Ja tu nie chodzi o to osądzanie, tylko że jest coś takiego tutaj, że czuję, jakby coś wybuchało, jakiś ogień, jakiś, oczywiście w cudzysłowie, prawda, co sprawia, że wszystko jest wypalane jakby do gruntu po to, żeby oczyścić. Tak jak wieża, prawda, upada i potem, żeby to posprzątać i na tym miejscu móc rozpocząć coś nowego. Więc jakieś panny tu zdecydowanie będą właśnie w ten sposób miały w tym czasie tego rodzaju przeżycia, tak to powiem może, bo kochani, tak, mam poczucie, jakby to się zadziewało na wszystkich płaszczyznach i dla wszystkich z nas. No zobaczymy, co będzie do końca horoskopu, bo jestem na razie w połowie nagrywania. Karta siły, zobaczcie, lew wam się tu pojawia, dwie buławy, ok, zobaczmy dalej. Karta, trójka mieczy, ale w rewersie, bardzo dobrze. To jest akurat bardzo dobrze. Ok, co nam tu wyskoczyło, już patrzymy. Temat ważny, koło fortuny, zobaczcie, patrzcie, jaka potężna zmiana i 8 kielichów, odejście od czegoś, pójście w dalszym kierunku i tu 6 buław w rewersie nam się odwróciło, ale nie wiem, gdzie mam to, gdzie ja to mam dać. Wiecie co, to ja to na środku może położę, bo tak mi to dziwnie jakoś się tutaj pokazało. Och, no zobaczcie, widzicie, wszystko... Każdy tutaj kolejny ruch tasowania i mi się tu wszystko rozbija po bokach, rozwala, prawda? Czyli widać, że ta energia jest właśnie bardzo silna i przynosi jakieś potężne poruszenie, powiedziałabym, jakieś wielkie zmiany. No okej. Okay. To w tym obszarze, pamiętajmy kochani, że jeżeli ktoś jest nowy na kanale, witamy serdecznie, tu się trzeba odnaleźć ze swoim życiem, czyli jedni z nas będą tutaj mieć to, co się już stało, zadziało, dla innej grupy to, co dopiero przyjdzie, a dla jeszcze jednej to, co się teraz dzieje, tak? Dobrze powiedziałam, to, co się stało, to, co teraz się dzieje, to, co może przyjść, tak.
Trzy karty zawsze tu będziemy brać, a z mieczy mamy 9 buław i mamy 7 pentakli. Co tam nam jeszcze się chce pokazać? Król buław, ok. Tak, zobaczcie, w obszarze tu, gdzie masz poczucie, że bardzo długo nad czymś pracujesz i masz już tego dosyć, boisz się, że nie uda ci się tego dokończyć, szukasz nowych sposobów, nowych pomysłów, jak to dokończyć. Dla kogoś tutaj czuję jakieś sprawy sądowe na przykład, ale też jakieś kłótnie, jakieś awantury, jakieś ciężka atmosfera między tobą a kimś i właśnie tak jak tutaj powiedziałam, prawda? Natomiast słuchajcie, mam takie poczucie, że tutaj jest potrzebna właśnie rozmowa i to chciałabym powiedzieć, aż się dziwię sobie, gwałtowna rozmowa, czyli w momencie, kiedy mówisz wszystko, prawda? Ty mówisz, ta osoba mówi, może tutaj trzeba popłakać też wokół tego. W każdym razie ta rozmowa taka właśnie szczera aż do bólu oczyszcza tutaj tą atmosferę i jest możliwe pójście dalej. Okej, weźmy jeszcze, dopytamy tutaj, bo koło fortuny mamy jeszcze z arcykapłanem i u góry mamy ósemeczkę kielichów i dwójkę buław po raz drugi, zobaczcie. Okej, i tu na końcu co tu mamy? Rycerz pentakli. Pentakle i pentakle. Tak, ewidentnie tu jest plan. Ktoś z was tutaj, widać, że panna tutaj nad czymś pracuje, coś ma zaplanowane i sobie tutaj działa pomalutku, prawda? Ale jednocześnie coś w tym planie jest takiego, że jest ci ciężko, jest ci trudno, masz trochę dosyć i szukasz właśnie tych nowych możliwości. Może szukasz, a może one po prostu ciebie znajdują w tym tygodniu, więc to jest fantastyczne. Natomiast tutaj, słuchajcie, jest jakiś wybuch czegoś. Może wybuch emocji, może wybuch, może właśnie poczujesz potrzebę, nie wiem, popłakać sobie, może ktoś przyjdzie do ciebie i właśnie zaskoczy cię takim wylewnością, prawda, uczuć. Może ktoś się będzie chciał podzielić z tobą uczuciami względem ciebie. Tak, okej, dobra, zobaczmy dalej. O, powrót z przeszłości. No tak, czyli może powrócić ktoś z przeszłości. Tu dla kogoś bliźniaczy płomień na pewno. I ten ktoś będzie cię chciał brać łzami. Ale tu nie chodzi o to na litość, kochani. Nie, nie powiedziałabym, absolutnie. Bardziej ten ktoś pokaże ci prawdę. Bo czy jest coś bardziej prawdziwego niż takie oczyszczenie, prawda? Bo ogień ze szczerością i z prawdą mi się kojarzy, prawda? Więc tak, tu ktoś przychodzi i wykłada jakby całą prawdę na stół i ty obserwujesz to, przyglądasz się temu i masz poczucie, że dzięki temu jakby odchodzi coś, co było złe i jest szansa na coś nowego, więc dla każdego z nas tutaj będzie chodziło o coś innego, prawda? Tak, mamy tu kartę, która mówi o ostatecznym zakończeniu relacji, więc może tak być, że wraca ktoś z przeszłości, jakiś wracasz do ciebie, właśnie rozmawiacie szczerze bardzo aż do bólu, są tu łzy, jest też tak mocno wypowiedziane, są rzeczy, prawda? Możliwe, że tu ktoś z was jeszcze wpadnie do sypialni, jeżeli to jest romantyczne i tu się będą działy rzeczy, ale summa summarum tutaj czuję, że potem mówicie, albo ktoś z was mówi, nie, to już jest zakończone, to już jest nie dla mnie, super, że to zostało wyjaśnione, ale tu jest takie domknięcie, jakby taki closure, czyli takie zamknięcie, prawda, tego czegoś. Ewidentnie tutaj widać potrzebę tego wyjaśnienia, tego czegoś tutaj. Dwie buławy pokazują, że może ktoś z was będzie rozważał w tym czasie, żeby coś z kimś wyjaśnić. Bo tak, macie siłę ku temu, bo karta siły nam się pojawia, prawda? Natomiast ta trójka mieczy i to w rewersie, ona nam pokazuje, kochani, że tutaj ktoś zdecydowanie próbuje kontrolować swoje uczucie czy tam myśli i nie mówić prawdy.
tak? Ale w tym tygodniu jakby łamiesz się albo ty, albo ktoś i zaczynasz się zastanawiać ten ktoś, czy przyjść z tą prawdą, bo to jest właśnie może ta ciężkość, czyli jakaś prawda tu jest do wypowiedzenia, kochani, coś, co zostało objęte jakby tajemnicą, więc tak. Tu jest takie rozważanie, czy ja mam to powiedzieć, czy nie, którą drogę mam wybrać, bo jest to tajemnica, czyli nie powinno się o tym mówić, bo ktoś wymusił, bo ktoś poprosił, ale jednocześnie jest to bardzo ciężkie i już masz tego dosyć. I no właśnie, różnie tutaj ja czuję, że jedni z was pójdą i powiedzą, a drudzy będą się na tym jeszcze dłużej zastanawiać. Natomiast trójeczka mieczy, słuchajcie, w rewersie. Tak jest. To też jest, kochani, złamanie danego słowa, na przykład. Więc, no właśnie, jakieś tutaj obietnice, może się okazać, że ktoś złamał daną obietnicę, albo to ty złamiesz daną obietnicę z jakiegoś powodu. Tak jest. No i zdecydowanie, kochani, właśnie z tej trójki mieczy w rewersie czuć ten chaos tutaj. Chaos, taki emocjonalny chaos, intelektualny, prawda, który się w tym tygodniu będzie pokazywał u panny. Dwie buławy i osiem kielichów. Tutaj będzie wybór do dokonania, decyzja do podjęcia, co chcesz zostawić, gdzie chcesz zostać, z kim chcesz zostać, gdzie chcesz być, a co już nie jest twoje i co chcesz zostawić ze sobą. Duża decyzja, duży wybór, bo dwa razy ta sama karta. Może chodzić także nawet o zmianę miejsca zamieszkania, wyprowadzenie się do innego miasta, kraju, zostawienie ze sobą związku, pracy tej dotychczasowej. Dużo rzeczy tutaj czuję różnych. Natomiast sześć buław w rewersie pokazuje, że ty nie masz poczucia tu wygranej przy tym wszystkim, czyli ale też nie ma poczucia przegranej. To jest ciekawe. Natomiast tak, koło fortuny i arcykapłan. Coś tu się zmienia względem może twojego poczucia takiego zdyscyplinowania względem na przykład pracy czy jakichś rzeczy, które trzeba, na przykład, nie wiem, rachunki, prawda, jakieś zobowiązania. Nagle tu się coś zmienia u ciebie, panno kochana. Może jakieś rozczarowanie przychodzi, może ktoś łamie właśnie daną obietnicę, i w związku z tym ty czujesz, że też nie musisz czegoś dopełniać, jakby, prawda, w jakimś obszarze. Więc tutaj jak najbardziej, kochani, coś takiego czuję. Szósteczka była w rewersie. O czym ona nam jeszcze mówi? To jest też zdrada, kochani. To jest też zdrada, i to możesz mieć poczucie, że ktoś ciebie tutaj zdradził, właśnie nie dotrzymał danej obietnicy, czyli może zdrada, no. Nie do końca tu widzę zdradę seksualną, ale ten wulkan tu z tym deszczem, no to można by porównać z takim typowym seksem, prawda? Dokładnie. Gdzie jest gorąco bardzo i emocjonalnie, prawda? Na tej zasadzie. Okej, co tu jeszcze czuję? Tak. Ktoś tu się może bardzo rozczarować. To też. Ta szósteczka była w rewersie jak najbardziej. Tak, co tu jeszcze czuję? Całkiem coś innego czuję. Czekajcie, czuję tu takie kwestie specyficzne, jakby coś z dzieciństwa, od czego nie możesz się uwolnić, i to właśnie niesiesz ze sobą jak taki ciężar. I czujesz, że ta obietnica komuś była dana, ale czujesz, że możesz nie wytrzymać i złamać tą obietnicę. I tu ktoś może się zastanawiać nad tym właśnie, co ma zrobić. Czy powiedzieć, czy zatrzymać to jeszcze dla siebie. Tak jest. Okej, kochani, idźmy dalej. Sprawy zawodowe, urzędowe, tu mamy 7 kielichów i 5 pentakli. Więc jeżeli tu, gdzie jesteś teraz, źle się czujesz, jeżeli czujesz, że to nie jest twoje miejsce, jeżeli czujesz, że tu jesteś osobą niedocenianą, osobą, która jest wykorzystywana na różne sposoby, ale później nie jest wynagradzana, prawda? Czyli czujesz tutaj ten brak tego zwycięstwa, jakby to, co też wcześniej poczułam, to tu jest pokazane, jest mnóstwo innych możliwości. Poszukaj innej możliwości dla siebie.
nie siedź tu w miejscu. I to jest to samo pokazane tutaj. Jeżeli czujesz, prawda? Zobaczcie, 7 pentakli, 7 kielichów, tutaj 5 pentakli, 7 pentakli. Czyli zobaczcie, jaki przeskok. Masz możliwość zmienić swoją sytuację i tu masz na końcu jeszcze rycerza pentakli, czyli trzeba zadziałać, iść, poszukać, zastanowić się, znaleźć coś dla siebie, prawda? Ale ta możliwość jest. Ogólnie czuję, że jakby panna jakieś zasady, reguły zmieniała, takie codzienne swoje, które masz, i to tak gwałtownie się zadziewa w wyniku czegoś. No właśnie, to dla każdego będzie coś innego. To jest jedna rzecz. Inna rzecz. Ewidentnie tutaj czuję, ktoś będzie chciał zmienić pracę, iść w nowym kierunku zawodowym, doszkolić się, poznać inne środowiska, jakby inny sposób zarobkowania, inny sposób pracy. Dosłownie, tak tu czuję przeróżności, więc jakieś panny będą szukać nowego miejsca na ziemi dla siebie pod tym względem właśnie zawodowym. Ale tutaj najpiękniejsze stawiłam na koniec, bo tu mamy króla kielichów i dwa kielichy. Więc tak, dwie sytuacje czuję. Jedna, ktoś wraca z przeszłości, prosi pannę o drugą szansę i panna przyjmuje tego kogoś, natomiast no właśnie, nie trwa to zbyt długo, bo sytuacja się powtarza albo wychodzi na jaw coś, czego panna nie wiedziała, i ja tu czuję, że to się wtedy kończy ostatecznie i panna zmienia całkiem właśnie nastawienie, podejście i goni tutaj, odchodzi od tego. Ale inna rzecz czuję, że w momencie, kiedy ty gonisz to z przeszłości, co nie do końca ci odpowiada właśnie, co jest przykre, bolesne, pojawia się ktoś inny. Albo masz dwie osoby, czyli poznajesz kogoś nowego i jednocześnie gdzieś z przeszłości ktoś wraca, prawda? I czujesz, i co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam tego wyboru dokonać, prawda? Tak, czyli kochani, dużo wyborów, dużo pasji i namiętności w ogóle w tym tygodniu czuję. I teraz pytanie względem czego jest ta pasja? Czy to jest pasja właśnie w poszukiwaniu czegoś, jakiegoś swojego nowego kierunku, czy to jest pasja do kogoś, czyli seksualna, prawda? To dla każdego znowu z was będzie coś innego. Ewidentnie to są jakieś zdrady, więc jakiś romans, jakiś flirt, takie seksualne uniesienia, ale to takie zdrady już fizyczne, prawda? Więc tutaj też czuję, że się zadziać jak najbardziej w życiu panny mogą. Tak, jest tu jakaś, oczywiście, że tu są też happy endy, czuję tutaj też jakieś pary, które bardzo są szczęśliwe ze sobą. To uważajcie wtedy, jeżeli masz szczęśliwy związek, to uważaj na jakichś Alejandrów i innych, prawda, takich Carlosów, bo tutaj może się pojawić ktoś, kto po prostu wpycha się w twój związek, który ewidentnie jest bardzo szczęśliwym związkiem, i jakby twoja osoba czuje się zdradzona i po prostu to się rozlatuje, więc zastanów się, co stawiasz na szali, prawda, co kładziesz na tej szali. Co jest bardziej wartościowe dla ciebie? Ok, prawda ukryta. Chcę się znowu tak poczuć. Pytanie jak? Ok. Ktoś tu się zakopał w pracy, żeby zapomnieć o tobie, panno. Ok. Tu ktoś kogoś zobaczył i sobie poszedł, więc ktoś tu kogoś zobaczył ciebie z kimś i wyciągnął wnioski, może nie wiesz o tym, bo prawda ukryta, i ktoś tutaj bardzo pragnie panny. Pytanie kto i co z tego wyniknie, prawda? I to jest ten szalony seks, który ja tutaj czuję, oparty typowo na pociąganiu, przyciąganiu, na pasji, prawda? Okej. Tak, weźmy sobie jeszcze jedną kartę. Tutaj. Tak, mamy kochani kartę, która mówi o oddaniu, o zaangażowaniu. No właśnie, jeżeli czujesz tutaj, słuchajcie, ja tu czuję ogromne ostrzeżenie, jeżeli czujesz, że to jest dobry związek, jeżeli ci zależy na tym związku,
Uważaj, żeby nie dopuścić się jakiejś zdrady, bo w tym tygodniu ja czuję, że z jakiegoś dziwnego powodu będzie to łatwe, łatwiejsze, może tak powiem, niż wcześniej. Jakby jakieś ograniczenia, limitacje puszczały, prawda? I no nie wiem. Specyficzna ta energia jest. Ten tydzień jest bardzo specyficzny, powiem wam. Musimy się tego spodziewać. Tak, mamy, kochani, tutaj mini wybierz kartę na 3 stosiki, 1, 2, 3. Możesz zapytać o osobę, sytuację, wydarzenie. Idźmy po kolei. 1, zdecydowane tak. 2, mamy nie. 3, zdecydowane nie. Tyle, kochani, jeżeli ktoś z was sobie życzy czytanie indywidualne, zapraszam, napisz na maila, prześlę ci ofertę i cennik. Maile są zawsze poniżej materiału, w opisie, w komentarzu, na ekranie, wszędzie łatwo znaleźć. Utulam, kochani, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, pa, pa.